Siemaneczko, kolejny odcineczek. Dzisiaj podłączamy siłowniczek boczny. Krokodyl pospawany. Elegancko wszystko, węże podłączymy i zobaczymy, czy zadziała tutaj, czy te dwa magiczne przyciski zadziałają. Zaraz wam pokażę, jak pospawaliśmy krokodyla. Krokodylek tak pospawany. Cały syf wypłukany? Wypłukany. Wypłukany węże, wszystko wyleciało elegancko. I będzie dobrze. Dobrze. Teraz już się dorobię. To teraz zdejmujemy klapki. Teraz musimy odkręcić drugą tutaj. Okej. Tamtych nie mogliśmy dostać, to będą takie proste i węże pod kątem z kolankiem po prostu wkręcone. Tam ktoś napisał w komentarzu, że są chyba dławiki, no to już nie ma dławików. Teraz o, takie pan od zakuwania węży nam podorabiał wszystko. No kurde, ciekawe, czy wejdzie ta podkładka tutaj. Pasuje idealnie. Idealnie pasuje. Dobra. To teraz poprzekładamy. Tak, na początku damy jakoś tutaj. Na razie jakoś zrobimy partyzantkę po prostu, nie? 17, 19, 19. O, 19. Dobra.
I pierwszy problem. Wiecie, to nie było używane. Przecież, ale tutaj jak wtedy właśnie próbowałem, to wszystko działało. Tutaj jakby te węże się napinały, jakby olej chciał iść, tylko wtedy nie było tych węży, nie? Odkręcimy, popsikamy. Może te dwie kostki trzeba podłączyć. Leci olej? Zdjęliśmy tą zaślepkę z tego i te elektrozawory chcemy dać tu, a to zaślepimy tam. Nie wiem, czy my dobrze robimy. No i na ten moment jestem w kropce. Kurde, no nagrałem to na Facebooka, wrzuciłem i na swój kanał właśnie zapytanie, czy ktoś może mi pomóc. Odkręciłem tutaj tą płyteczkę. I tam są cztery otwory, tak? Z jednego leci olej, czyli zasilanie. Później rozumiem, że to jest powrót i dwa wyjścia tutaj na węże, tak? No to jak to jest zatkane, czyli na logikę nie ma przejścia tutaj. I olej tędy nie będzie wylatywał. Tylko chodzi mi o to, że jak widziałem na zdjęciach, że tam jeden pan mi przysłał zdjęcia, gdzie ma podłączone tutaj i tak dalej. To też mają tylko jedną parę elektrozaworów. Nie ma, że tutaj. Bo myślałem, żeby to zamienić z tym, tak? Tylko nie wiem, czy jak ja zamienię to z tym, czy tutaj. Bo wtedy no tutaj zatkam obieg i tutaj to w ogóle nie będzie leciało. No nie ma to sensu, tak? Dla mnie na logikę. Chociaż jestem przygłupawy w tych sprawach, więc... Więc moje tutaj słowo akurat nie jest tyle warte, nie? Czy po prostu jest taka ta płytka zaślepiona i tam... Wtedy jest przepływ oleju, jakieś zrobione, tak, kanały. Tylko dla mnie na logikę taki elektrozawór musiał być też tutaj. Albo to zamienić. A wtedy tam, żeby przepływ oleju, czy coś takiego. No kurczę, nie wiem. Jestem wkurzony, bo myślałem, że podłączę i będzie hulało, nie? I będzie działało. Bo normalnie przycisk na tym daje tutaj ciśnienie, idzie olej, wszystko. Nie? Więc szkoda, myślałem, że od ręki to zadziała, ale trochę pod górkę. Ale damy radę. Coś się wymyśli. Witam wszystkich po przerwie, po paru dniach. A, jak widzicie, urwałem klapę. Przydzwoniłem tutaj wjazd. Będę musiał to zrobić, ale dzisiaj tematem wracamy. Po kilkunastu dniach z siłowni offsetu doszło to, czego nie miałem. Czyli zakupiłem na popularnej aukcji. O, tada! Mamy rozdzielacz. Jest identyczny jak tamten, co mam. 6CMU G760. Jakby ktoś chciał. Vickers model DG4V-3. Tak, i podłączamy. I miejmy nadzieję, że zadziała. Mam taką wielką nadzieję. Kurde, steropianie to było. Zapakowane. Tutaj już miałem kuleczkę steropianą, to powyciągałem. Teraz widzę, tutaj jest jeszcze. Dobra. Jestem na robocie, tutaj nie w chacie, więc muszę sobie jakiś tutaj podeścik zrobić, albo krzesełka, coś muszę wymyślać. Dobra, zaraz się widzimy. O, i mam nadzieję, że tylko to podłączymy i wszystko zaskoczy za pierwszym razem. Nie wiem, czy on działa, czy nie działa. Nie wiem, czy da się to jakoś sprawdzić go. Na sucho, nie na sucho. Człowieku, jakbyś wszystko wiedział, to byłoby zbyt łatwo, nie? Pieprzona grzechotka, jeszcze jesteś zepsuta? Nie.
Panie. Zimno, powiem wam, zimno jest mi w ręce. Tak, i odkręcam tutaj tą płytkę. Mam nadzieję, że te śruby, kurde, wystarczą mi, żeby przykręcić ten rozdzielacz, bo nie mam pojęcia, jakie tutaj były śruby. Nie mam ich w komplecie. I odkręcamy tą płytkę zaślepiającą. Kurde, super, jak ona by pasowała tutaj. Śruba. Ale ona chyba będzie pasowała, czy nie będzie? Ty. Ty, no pasisz, czy nie pasisz? Kurde, ile tam stropianu mówiłam. Nie mogli w to coś folię bąbelkową zapakować, czy coś? Czy coś takiego? O, widzicie? Ale super. Czyli pasuje. Bo tak to bym musiał gdzieś jechać kupić je. Zbytnio nie chce mi się. I nie mam też czasu. Później zadzwonię po pomoc, to przyjedziemy. Bo jeszcze był siłownik, który kupiłem. Był na uszczelnieniu. Tam. Daliśmy do uszczelnienia. Mógłbym sam to tak szczerze zrobić, tak? Czyli za uszczelniacze, nie wiem jak się je wymierza, ale jakoś bym je domierzył, nie? I zamówić, i go rozkręcić w ogóle, ale wiecie jak to jest. Nie ma po prostu czasu, a jeszcze jak klucze giną. O, dobra. Gul, gul, gul. Słyszycie to? Gul, gul, gul. Rozszczelniło się. Gul, gul, gul. Jak myślicie, zadziała czy nie zadziała? Trzymać kciuki, żeby zadziałało. Gul, gul, gul. Gul, gul, gul. Montujemy. Da się go tylko zamontować w jednej pozycji, bo to jest taki dzyndzelek. Więc montujemy go w jednej pozycji, nie? Taki popękany i działa, więc ten mam nadzieję, że też zadziała. Tutaj te filmiki wszystkie tutaj z prac są nagrywane. Wszystko jest, materiał zbierany, więc filmy będą. Tylko tutaj czekam na ten rozdzielacz, żeby wrzucić kolejny film, a tamte muszę jakoś podzielić, bo mam trochę tego teraz materiału, więc filmy będą. Okej. Okay. Teraz pytanie, jak ja mam kostki podłączyć? Jak ja mam kuźwa? Teraz węże, węże. Tylko jak podłączyć teraz te kostki? Która gdzie, nie? B12.
Czytaj malutki, B12, to samo. Co, no to lecimy na... Chybił trafił, nie? Czyli tatu. Tu pasi, tu pasi. Na ten chuj chyba jest. O, wszędzie pasi. Hi, hi, ha, ha. Śrubokręt. Nie mam śrubokręta. Te kable to naciągnięte jak... Nie mam mojej walizki z narzędziami i taka kurde partyzantka. Ale tak bywa. Nie pękamy, tylko działamy. No dobra, mamy. No mamy podłączone, nie? Ciekawe, czy tam kostki dobrze podłączone są. Tego nie wiemy. Dobra, na razie tak zostaje. Tutaj mamy węże od siłownika. Uj, koło się kręci. Tutaj mamy węże. Jak kolej zacznie kapać, to jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Jak widzicie to, ale to było w zapowiedzi, filmiki też z tego będą. To co, naciskamy dwa guziczki. Psik, psik, drugi teraz. Mamy to. Działa. Dobra. Super, kurna. Działa. Ale jaja. Ale psikło olejem. Super, dobra, dzwonię po chłopaków. Podłączamy siłownik, skręcam to wszystko. I bajeczka, za pierwszym razem. Ale super, cieszę się. Cieszę się bardzo. Dobrze, jak to wszystko chodzi. Wylejcie tym powrotem, tak? Nie, nic. Nic nie działo się już z powrotem. Tak? Dobra, to idzie tak. O, w ten sposób. I wkładaj tam. Na dół was trochę. Dobra, czekajcie. Tata, daj młotek. Dobra, to na razie czekaj. To już się trzyma. Tata, to już się trzyma. Rusza, nie dokręcamy. Dobra.
Brawo, majste! Teraz sobie możemy tak kopać, cak, cak. Fajnie. Podsumowanie. Wystarczyło kupić siłownik, tamten rozdzielacz z dwoma elektrozaworami i wszystko śmiga. Szczerze nie myślałem, że to tak zaskoczy. Bałem się, że tamte dwie kostki nieużywane i że coś będzie nie tak. Że elektryka nie będzie działała albo coś, a tu wszystko śmiga. Siłownik uszczelniony, nie cieknie, super. Od razu zaskoczyło za pierwszym razem. Mega się cieszę, ponieważ właśnie ten siłowniczek i to kopanie tutaj z boku będzie potrzebne właśnie tutaj do tego budynku. Po to to było wszystko. Przynajmniej też, żeby pomogło. No i oczywiście, no kurde, uzupełnić, tak? Teraz metalak jest w pełni komplecie, tak bym to nazwał. A więc to jest kolejny filmik. Resztę filmiku spodziewajcie się tutaj, co i jak. A więc trzymajcie się. Miłej niedzieli. Już jest po meczu. Mam nadzieję, że wygraliśmy. Ale tam. Ogolimy ich. Arabię i będziemy grać dalej, nie? Dobra, trzymajcie się. Hej.